Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkim Halo. W dniu dzisiejszym pogadamy sobie o czymś, co nie jest grą, ale co jest bardzo związane z Halo, a mianowicie o książce Halo Upadek Reach. Tak, ten polski tytuł jest tutaj bardzo wskazany, ponieważ jest to jedyna, powtarzam, jedyna książka wydana, przetłumaczona na polski, wydana w Polsce nakładem wydawnictwa ISA. Autorstwa Eryka Nylunda, ona oryginalnie, oryginał zadebiutował jakoś tuż przed grą i to była w ogóle taka kooperacja między Nylundem a Bungie. Postanowili przybliżyć ten świat umieszczony w grze przed Combat Evolved, no i wydać coś takiego. No i może zacznijmy od trochę zaplecza. Jest to książka, którą dość ciężko dostać w Polsce. Okładka wygląda absolutnie tragicznie, jak jakaś animacja komputerowa z lat 90. No i dość ciężko ją dostać. Kiedy był tydzień z Halo Wars, chciałem załatwić jedną kopię na nagrodę, żeby te nagrody były trochę bardziej zróżnicowane, a nie same gry. No ale ciężko było ją dostać. Po tym, jak jakiś czas wcześniej zdobyłem swoją kopię i przeczytałem, to potem już naprawdę było ciężko ją gdziekolwiek znaleźć. No ale ceny nie są wygórowane. Okładkowo jest to 30 zł, a na pewno było gdzieś taniej. Tak więc generalnie zachęcam, żeby to sobie poszukać, no i dać może ewentualnie znać, czy jest gdzieś jeszcze dostępna, ale na pewno byłbym zainteresowany sprawdzeniem. No i jeżeli wierzyć takim danym okładkowym, to jest to wydanie z 2012 roku, czyli kurczę dość późno. Muszę sprawdzić, czy to jest w ogóle prawda, bo brzmi trochę dziwnie. No i tak patrzę na pierwszej lepszej stronie, data wydania 30 maja 2012, więc to jest chyba prawda. Więc ponad 10 lat po wydaniu oryginału to do nas przyszło. Zacznijmy od tego. No chciałbym zacząć powiedzieć, jaka to jest sama książka sama w sobie, ale ja niestety nie jestem jakimś ekspertem. Kiedyś czytałem bardzo dużo fantastyki, zwłaszcza polskiej w okresie szkolnym, a od kiedy jestem rodzicem, to przeczytałem, nie wiem, jedną, dwie książki. Dwie książki Halo zalegają mi cały czas na półce do przeczytania i to jest wielki wstyd, że ich nie nadrobiłem do tej pory w celach, wiadomo, halologiowo wielkim i halowym. Ale no jest w tej chwili jak jest, widzicie, jaka jest częstotliwość publikowania filmów na kanale, więc nie jest tak różowa, jakbym chciał. Ale czyta się to bardzo fajnie. Jest bardzo to wszystko przystępnie napisane i jedyne co bym miał problem, to samo tłumaczenie, coś o czym wspominałem już kiedy przy okazji tłumaczeń, że jest tu bardzo dużo nazw, które są przetłumaczone inaczej niż w oryginale. No mamy ten album od Egmontu, Halo Mitologię, mamy wydawnictwo właśnie ISY książki, mamy gry, które tłumaczy polski oddział Microsoftu i tam wszędzie jest inna zupełnie inne słownictwo. No Master Chief tutaj jest starszym bossmanem. Nie wiem, czy ktoś z was jakby usłyszał starszy bossman, to by to w ogóle skojarzył z serią Halo, a taki ikoniczny pseudonim jak Master Chief jest w ten sposób trochę, że tak użyję brzydkiego słowa, masakrowany. Jest to całkiem fajnie napisane, na pewno się to dobrze czyta, ale to wszystko wciąż nie jest ważne. Wiecie, co tu jest ważne i co musi być zawarte w takiej opinii na kanale poświęconym tylko i wyłącznie Halo, że jest to Biblia całego uniwersum Halo. Oto Halo Upadek Reach. Niech się schowa gra Halo Reach. Niech się schowa Combat Evolved. I wszystko stworzone wokół. Wiecie, dlaczego to ta historia została przerobiona na animację i na komiks? To jest najważniejsze, co może być w historii Halo. Jeżeli kiedykolwiek powstanie film, to ja naprawdę mam wywalone całkowicie na jakiekolwiek adaptacje którejś z gier. Mam całkowicie wywalone na wszystkie historie wokół. Upadek Reach to jest to, co jest absolutnie rdzennym elementem, takim kurczę, wiecie, fundamentem, na którym jest zbudowane wszystko. Tłumaczy, skąd się biorą Spartanie, jak się rozpoczęła wojna z Covenantami, naturę po prostu bohatera. Wszyscy mówią, że Master Chief jest taki do dupy, bo on nie odczuwa nic, jest takim twardym amerykańskim bohaterem, który nie zadaje pytań, tylko robi swoją robotę. Ja też miałem taką opinię, ale w tej książce jest wszystko wyjaśnione, wszystko jest opowiedziane, dlaczego tak jest i że ma to do diabła sens. Dzisiaj, kiedy spróbuję się tworzyć bardziej ciekawe postacie w serii Halo, to Master Chief pozostaje taki sam i ma to sens, to jest konsekwencja bardzo fajnych decyzji i przez to cała postać nabiera naprawdę głębi. Ta pusta skorupa bez twarzy, z wypranym z emocji głosem, który po prostu nie zadaje pytań, nie wyzewnętrznia się wcale, nie potrafi wyrazić żadnych bardziej skomplikowanych emocji. Tak, on się staje nagle bardzo skomplikowaną postacią i bardzo ciekawą, bardzo oryginalną, wyróżniającą się z mnóstwa innych
bohaterów. Nad czym jest książka? No tak naprawdę Upadek Ridge to jest tu jakąś końcówką tego wszystkiego. Mamy tu rozpoczęcie programu Spartan, czyli bardzo dużo skupienia wokół dr Halsey. Rekrutowanie, wiecie, robię cudzysłów palcami. Wyszukiwanie kandydatów do programu Spartan 2. Całe ich szkolenie, cała ich taka edukacja, całe pranie mózgu praktycznie i potem trudny etap operacji. To jak uczestnicy do tego wszystkiego podchodzą, to jest naprawdę bardzo esencjonalne dla całego uniwersum Halo, to jest naprawdę świetne. Gdzieś tam w tle zaczyna się powoli wojna z Covenantami, wcześniej mamy wątek kapitana Kissa, więc to też jest rewelacyjna po prostu podbudówka do Combat Evolved. No i sam pierwszy kontakt, no Master Chief był tam na miejscu, no spotkał się z przeciwnikiem. Książka bardzo dobrze tłumaczy, dlaczego Covenanci są takim wielkim zagrożeniem, z którym jest niesamowity problem się mierzyć w jakikolwiek sposób. No i ostatnie etapy Upadek Ridge, to jest bardzo dużo sól w oku, ponieważ no gra nie trzyma się w ogóle wydarzeń przedstawionych w grze Halo Reach. Jest kompletnie... No, rozmija się w mnóstwie faktów. Ja kiedy miałem już grę zaliczoną na kilka sposobów i znałem tamte wydarzenia, zobaczyłem co tu się dzieje, no to nie, to jest bardzo rozbieżne. No i z tego co słyszałem, było jakieś nowe wydanie po Halo Reach grze, które uwzględniało te wszelkie niedomówienia, wszelkie nieścisłości. Było to wszystko wyjaśnione, ale nie, to po polsku wydałem w 2012 roku przez ISE z okładką taką, jaką no, mogliście widzieć w tym materiale, to wciąż jest to niekompletne wydanie, więc jeżeli graliście w Halo Reach, chcecie to sprawdzić, no to jest z kiepską kolejnością, bo powinno być kompletnie na odwrót. No będzie ten dysonans, będzie to takie zdziwienie i to jest coś absolutnie naturalnego. No trzeba sobie później doczytywać albo się interesować tematem. Jeżeli kiedykolwiek będzie robiony film, to musi być koniecznie to. Żadny Combat Evolved, nic. I jeżeli możecie zapoznać się z tą historią, zapoznajcie się z nią w dowolny sposób. Może to być ten mały serial animowany Halo Fall of Reach, albo wersja komiksowa, która nie ma polskiej wersji. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości. No i w tej chwili to jest jedyne, co zostało wydane z książek, z mnóstwa książek o Halo w Polsce. No i na koniec może jeszcze przytoczę to, co jest tutaj tuż przed ekranem tytułowym, że tak to górnolotnie nazwę. Pisze tutaj, uwaga, w przygotowaniu Halo Kosmiczny Potop i Halo Pierwsze Uderzenie. Są to oczywiście propozycje, no bo wiemy, że to do dzisiaj, do 2017 roku, czyli 5 lat po wydaniu tej książki, wciąż się nie pojawiło. Prawdopodobnie sprzedaż Halo Upadek Ridge miał na to pewien wpływ. No ale to są oczywiście propozycje tłumaczenia książek Halo The Flood oraz Halo First Strike. Pierwsze to jest adaptacja Combat Evolved, drugie wydarzenia między jedynką a dwójką. Też są dość ważne, jeżeli robiłem różnego rodzaju materiały, bardzo się sporo odnoszono na przykład do First Strike, jako tego, co się stało między jedynką a dwójką, bo tam było jakby najwięcej miejsca na jakiekolwiek domysły i dopowiedzenia. No ale w tej chwili, naprawdę, jeżeli chcecie się zainteresować Halo i macie problem, nie wiem, z zagraniem, z czymkolwiek, wolicie na przykład poczytać, to absolutnie to. Jest to lepsze niż jakakolwiek gra na start, niż cokolwiek. Musicie to koniecznie sprawdzić, jeżeli chcecie siedzieć w Halo, to wziąć to, czy w polskiej, czy w oryginalnej wersji językowej, naprawdę nie ma to znaczenia. Jeżeli będziecie w stanie gdzieś tam sobie z tyłu dopowiadać, że a, to jest Master Chief, to jest coś tam, to po prostu bierzcie to, nie zastanawiajcie się i strojąc całkowicie od opinii o tej książce, które są naprawdę wysokie, naprawdę dobrze się recenzuje tę książkę, gra ma wysokie oceny i bardzo wysokie opinie. I ja potwierdzam, świetnie się to czyta, a dla fana to jest absolutna gratka. Tak więc, fani, kupujcie koniecznie, jeżeli jeszcze tego nie macie, po polsku czy po angielsku, zależnie jaki język preferujecie, no bo mówię, to jest Biblia Halo, to jest ważniejsze niż jakiekolwiek inne dzieło z Halo w logo, które zostało wydane kiedykolwiek. Teraz dzięki wielkie za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach, również filmach poświęconych materiałom dzieł niebędących grami. A teraz dziękuję Wam za uwagę, dajcie znać, czy czytaliście Halo Upadek Ridge, albo czy jesteście zainteresowani. Tak więc, no, dajcie znać, co myślicie o samej książce, jeśli czytaliście. Teraz dzięki za uwagę, cześć.